Historia. Tradycja. Nowoczesność. Perły czarnej Nidy. Blisko 30 tysięcy złotych gmina Chęciny pozyskała za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy na modernizację obiektu sportowego w Łukowej oraz zakup strojów dla członków klubów sportowych z terenu gminy Chęciny. Uroczyste zakończenie projektu i wręczenie koszulek zawodnikom odbyło się w hali widowiskowo-sportowej pod Basztami w Chęcinach. Podsumowaniem projektu był turniej piłki nożnej, do którego zgłosiło się aż 10 drużyn. Mecze zawodnicy rozegrali już w nowych strojach. Dzisiejsze wydarzenie to podsumowanie projektu finansowanego ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod tytułem Modernizacja boiska sportowego w Łukowej oraz zakup strojów sportowych dla członków klubów oraz organizacja dzisiejszego turnieju piłki nożnej. Jak widać, zainteresowanie tym wydarzeniem jest na tyle duże, że zgłosiło się 10 drużyn. Oczywiście wśród tych drużyn niezrzeszonych są również członkowie poszczególnych klubów sportowych, które działają na terenie gminy i miasta Chęciny. To jest zawodnicy klubu Piast Chęciny, klubu UAN Bolmin oraz UKS-u przy szkole w Chęcinach. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku w miejscowości Łukowa, a także zakupiono stroje sportowe z logo gminy i miasta Chęciny dla lokalnych klubów, dla Piasta Chęciny, UKS Chęciny oraz LKS Bolmin. Realizację projektu oceniam bardzo pozytywnie. Uważam, że takie wydarzenia mają bardzo duży sens, ponieważ młodzież garnie się do sportu i w ten sposób wszystko możemy rozwiązywać w dobrym kierunku, zamiast młodzież gromadzić się gdzieś, powiedzmy, pod sklepami, wiadomo jakim celu. Swoje zamiłowania kierują na halę sportową i takie przedsięwzięcia są bardzo wskazane. Jak pan ocenia ten projekt i stroje, które zostały przekazane? No myślę, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa i bardzo dobrze, że wszystkie kluby zostaną w ten sposób wspomożone przez gminy i przez dotacje z Unii. Od dawna mówi się o tym, że gmina Chęciny nie tylko zabytkami, ale również i sportem stoi. To tutaj niemalże w każdy weekend odbywają się liczne turnieje sportowe w różnych dziedzinach sportowych, a władze gminy rozwijają infrastrukturę sportową. Jak pan ocenia działania władz gminy Chęciny w kierunku wspierania sportu? Działania władz Chęcin w kierunku wspierania sportu oceniam pozytywnie. Oczywiście w poprzednich latach zaległości w Chęcinach były spore. Trzeba dużo czasu, żeby to wszystko nadrobić. Zmieniają się warunki, wybudowana została hala. Dla środowiska chęcińskiego ma to bardzo duże znaczenie, dlatego że w dzisiejszych czasach baza to jest podstawa do tego, żeby młodzież mogła się rozwijać. Mamy sąsiednią gminę, gdzie w Nowinach, gdzie baza jest na bardzo wysokim poziomie. W Chęcinach w tym momencie zmieniło się to oczywiście, ale tak jak mówię, boiska nam brakuje i liczymy na to, że w najbliższym czasie to się zmieni. Ale ten rozwój idzie mimo wszystko w dobrym kierunku? Tak, oczywiście idzie w dobrym kierunku. Myślę, że efekty powstania tej hali będą widoczne w najbliższym czasie, gdzie powstał ośrodek siatkarski. Mam nadzieję, że nasze działania tutaj UKS-u Chęciny, gdzie istnieje sekcja piłki nożnej, przyniesie wymierne korzyści w najbliższej przyszłości w postaci lepszych wyników tutaj miejscowego klubu. Podsumowaniem projektu, na który pozyskano dofinansowanie za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy, był turniej piłki nożnej, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej pod Basztami w Chęcinach.